Weź piekaj. Chuju. Panie. Panie. Jazda, panowie. Jazda. Kiki. Ale tu po stronie szwedzkiej Kiki Jerzy już stoją przygotowani. Ciężka wymiana. Jako widać szabla nie daje rady pizze. Nie bójmy się, panowie. Oddział kombi nie daje rady. Ale jeden gdzieś przeciął się na tył. Podjechał. Nie, srogo. Naznaczył na twarzy jednego ze Szwedów. Jeden z polskich oddziałów podchodzi na owe szwarce. Tak? Szwarce! Jako szabla trzesa iskrę. Piki odpychają, ale błoń niezwykła rzuta do trafi przeciwnika. Kilka ciosów poszło. Szable wypadają wyłuskane. Dwa zażarta wymiana. Tak, to stal powie, kto tutaj ma przewagę na połówce. Nie kule armatnie, nie kule z muszkietu, lecz stal, stal i drewno. Jeden z pisarzy w opałach. Tak właśnie na polach bitwy tamtych czasów bywało. Szwedzi znakomicie odparli atak. Znieśli i dali odpór Polakom. Różycki cieszy się więcej. Sądzi, że wybrał dobrego kompaniona do tego dziegcia miodu. Ale ludzie Różyckiego twardo stoją, nie dają się. Wymiana idzie w ostre. Z pełnym poświęceniem. Jako widzicie, ranni po jednej i po drugiej stronie trafią się. Wycofaj konia. Wszystko w porządku? Krążyłem. Żyją? Polska armata ponownie daje. Tym razem ze strony polskiej.